Kochana babciu, właśnie dostałem list od ciebie. Nie znam jeszcze odpowiedzi na pytania, które mi zadałaś, ale mam już plan, gdzie będę ich szukać. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jaką drogę przebyły skały, żeby znaleźć się właśnie tu, gdzie teraz stoisz? Kiedy opowiadałaś mi o jeziorach, które pozazdrościły urody tęczy, nie sądziłem, że mówisz poważnie. Gdzie może kryć się królestwo pradawnego ognia? Przypatrując się pojedynczym drzewom, poznasz ich imiona, ale nigdy nie odkryjesz natury całego lasu. Szukaj drzemiących gigantów, które skrywają się w pobliżu. Dwa zderzające się światy. Zajrzyj wewnątrz warstw czas. Gdy spojrzysz z uwagą na świat, dostrzeżesz szczegóły, które cię zadziwią. Opowiadałaś mi o miejscu, którym kończą się wszystkie drogi i skąd nie można już iść dalej. Chyba je znalazłem. Dziękuję ci, babciu.